Cześć, dzień dobry, po piątym dniu Giro i ten piąty dzień Giro naprawdę był turbo ciężki. 225 km przez wzgórza i góry Kalabrii i około 4,5 tysiąca metrów przewyższenia. To nie wyglądało tak ciężko na mapie, nie wyglądało tak ciężko na trasie, ale słuchajcie, to był prawdziwy hardcore rzeźnia i nie wiem, jak lubicie jeszcze inaczej nazywać tego typu bardzo, bardzo ciężkie dni. Bo już była Etna, już był ten podjazd wczoraj, no i jeszcze dzisiaj znowu cały czas góra dół, niby bez jakiejś szczególnej liczby oznaczonych premii górskich, ale to naprawdę wszystkim wchodzi w nogi. I z tej perspektywy ten ostatni długi podjazd, jakby złożony z dwóch części do ścianki w środku i potem do premii górskiej, gdzie niby ta druga część to było tylko pół godziny jazdy, ale pokonany ze średnią prędkością podjeżdżania 1550 około metrów na godzinę i w zależności od szacunków między 5,5 a 5,8 wata na kilogram po takim ciężkim dniu to jest naprawdę dużo. To jeszcze nie jest to takie tempo na wygrywanie wyścigu, ale to już jest tempo na męczenie siebie, na męczenie rywali, na sprawdzanie formy. Prawdopodobnie na Tour de France w podobnych okolicznościach byłoby trochę szybciej, jakieś 50, 70, 80 metrów na godzinę, wspinaczki szybciej, jakieś 0,2, 0,3 wata na kilogram. To są jakieś tam suche dane, ale punkt odniesienia jest prosty. To już teraz jest ciężki wyścig i choć nie aż tak dynamiczny, nie tak eksplozywny jak Tour de France, to z każdym kolejnym dniem będzie ciężej. Myślę, że po tak intensywnie rozpoczętym Giro d'Italia należy się spodziewać, że ta słynna końcówka, ten słynny trzeci tydzień będzie obfitował w kryzysy, niespodziewane rozwiązania, nietypowe ataki i tak naprawdę ci, którzy teraz prezentują się dobrze, wcale nie musi to oznaczać, że w końcówce to oni będą decydowali o tym, kto dostanie różową, kto wygra różową koszulkę. A kto dzisiaj zaprezentował się najlepiej? Ten pan w tle, Filippo Ganna, Włoch, znakomity specjalista jazdy na czas. Wydawałoby się, że on będzie tym, ponieważ jest rekordzistą świata na 4 km na torze. Do tej pory wszystko, co wygrywał, to były czasówki, więc wydawałoby się, że dzisiaj nie będzie miał szans. A w obliczu kryzysów drużyny Ineos Grenadiers, w obliczu tego, że Geraint Thomas z pękniętą miednicą pojechał do domu, on i Salvatore Puccio pojechali w ucieczkę z innymi zawodnikami również, ale to Ganna był tym najważniejszym i na tym długim, długim podjeździe on był najmocniejszy ze wszystkich uciekinierów. Nie tylko zerwał ich jakby selekcją, ale faktycznie przyspieszył, był najmocniejszy, w umiejętny sposób zjechał po bardzo trudnych, krętych, mokrych zjazdach. W tych paskudnych warunkach ten bardzo wysoki, masywny człowiek, 1,93 m, 75-76 kg. No i ma etap, ma ten 24-letni zawodnik, ma etap ze startu wspólnego, nie tylko czasówkę, której był faworytem. Piękna rzecz, widać było, że był bardzo wzruszony na mecie i no ciekawe, czy już pojawią się pytania, czy to może będzie następny Indurain, czy to może będzie następny Ulrich, czy to może będzie następny Wiggins. Zobaczymy, jak potoczy się jego kariera. Pewnie będzie celował jednak w zawody na torze w Tokio, a potem zobaczymy. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. No, wyższy na pewno nie będzie, ale może będzie mocniejszy, może będzie lżejszy, nie wiadomo. Imponujące zwycięstwo. Ineos Grenadiers jakby ratują kolejny wyścig. Chyba już lepiej niż im to poszło na Tour de France. Co się działo za Ganną? Za Ganną no, wygląda na to, że ekipa Trek Segafredo, czyli pomocnicy Nibalego, biorą na siebie odpowiedzialność za przebieg wyścigu, chociaż tam jeszcze zawodnicy Jumbo-Visma, Tony Martin coś próbował robić, też dekojnik Quickstep na Almeidę, swojego lidera, ale generalnie to Nibali rządzi w peletonie. Nibali, jak to Nibali, chciał wykorzystać zjazdy albo dla swojego bezpieczeństwa, albo do sprawdzenia rywali. Jednakże na tych zjazdach do mety nie podzieliło się, chociaż tempo było mocne, tam jeszcze próbował szarżować Domenico Pozzovivo. Rafał Majka spokojnie, wspomniałem Almeida zbiera sekundy na premiach. Kto wie, może te sekundy będą decydowały o jakimś miejscu w generalce, chociaż ja myślę, że raczej będą decydowały minuty
I z tej perspektywy fakt, że tutaj Konrad, czyli kolega slash rywal Rafała Majki w ekipie Bory, wyskoczył na mecie również po bonifikatę, no może nie mieć aż takiego znaczenia, bo jednak myślę, że w tak wczesnej fazie wyścigu to wypalanie zapałek, czyli takie zrywy, skoki, ataki po sekundy, no są pewnego rodzaju marnotrawstwem energii. Istotny fakt, że Simon Yates dzisiaj również miał problemy z wytrzymaniem tempa, ostatecznie razem z Jackiem Hagiem dojechali do mety w pierwszej grupie z faworytami, z najważniejszymi zawodnikami, ale wciąż noga nie ta. No i dzisiaj tyle. Co jutro? Jutro też dość długi etap, około 180 km, z ciekawą końcówką raczej dla zawodników specjalizujących się w wyścigach klasycznych. Ostatnie 5 km to jest góra, dół i lekki podjazd do mety. Tam niby gdzieś w pewnym momencie jest 10%, ale raczej mocni sprinterzy i specjaliści klasyków powinni sobie poradzić, czyli być może Sagan, Matthews, Ulissi. No chyba, że ucieczka. No i to by było prawie na tyle. Jeszcze jedno święto nietypowe, a raczej nietypowa statystyka, ponieważ dzisiaj faktycznie coś wyjątkowego, ponieważ Ganna jest mistrzem świata w jeździe na czas, a Alaphilippe jest mistrzem świata ze startu wspólnego. I słuchajcie, podobno to pierwszy raz tak się zdarzyło, że w jednym dniu wygrywają wyścigi mistrzowie świata w tych dwóch specjalnościach, ponieważ Alaphilippe po dosyć takim ciekawym finiszu wygrał brabancką strzałę, gdzie prawie znowu za wcześnie podniósł ręce, ale okazało się, że wystarczyło Mathieu van der Poel. Za późno wystawił koło. No i Alaphilippe ma oficjalnie pierwsze zwycięstwo w tęczowej koszulce mistrza świata. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia niebawem. Dzięki, cześć.